Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, w którym to przyjrzymy się tutaj Bitcoinowi, zrobimy sobie małą analizę, jakiś updatecik i zobaczymy, co w trawie piszczy, tak? Gdyż tutaj, dzieją się ciekawe rzeczy i postaramy się odpowiedzieć na to, czy to już koniec korekty i gdzie cena może powędrować w kolejnych dniach. Także zapraszam do oglądania. Jak zawsze, zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie pozytywne komentarze i za wszystkie lajki pozostawiane pod filmikami. Dobra, jak zobaczycie sobie tutaj na Bitcoina, jesteśmy tutaj na dziennym interwale i w obecnej chwili najważniejsze pytanie jest, czy to jest koniec naszej korekty? Tak? Moim zdaniem, o czym już wspominałem wcześniej, tak. Wydawało mi się wcześniej, że jeżeli zejdziemy tutaj do tego poziomu Golden Ratio, do którego Bitcoin ma taką awersję i zawsze do niego wraca, albo w większości przypadków, w tym samym momencie ukończyliśmy też nasze 5 impulsów ku dołowi. Po tym jakże brutalnym odrzuceniu tutaj na tych poziomach 48 tysięcy 200, tak? Przypominam, że po tym ostatnim rajdzie tutaj z poziomów 37 700 zostaliśmy odrzuceni na poziomach 48 200, gdyż nie byliśmy w stanie przebić oporu tej dziennej dwusetki. Tak? O dwusetce rozmawialiśmy już kilka razy. Pokrótce mogę powiedzieć, że dla wielu osób jest to wyznacznik, który niejako determinuje fakt, czy wy jesteście w trendzie wzrostowym, czy wy jesteście w trendzie spadkowym. Tak? Wiele osób wskazuje na tą dzienną dwusetkę jako na taki punkt, kiedy to ludzie przestawiają swój punkt widzenia na bycie w hoście bądź też beście. Tak? Ja bym bardziej to tutaj rozpatrywał w kwestiach trendu wzrostowego i trendu spadkowego, co też potwierdzi ta tutaj sytuacja, tak? W momencie, kiedy utraciliście wsparcie tej dwusetki, próbowaliście wrócić, waliliście w nią głową, co się nie udało i zjazd do boksu. Warto podkreślić, że po odrzuceniach na tej dwusetce zobaczyliście jeszcze 31% zjazdu w dół. Dlatego, tak jak powiedziałem, dla wielu osób, które znam, ważniejsze jest to, żeby znaleźć się powyżej tej dziennej dwusetki, niż na przykład powyżej poziomu 50 tysięcy, tak? Który dla jakiejś grupy ludzi, jakiejś części grupy ludzi jest na pewno takim poziomem psychological level, tak? Oczywiście poziom 52 do 53 tysiące uważamy jako institutional level. Okej. Okay. No i jak widzicie, po tym odrzuceniu doszło do 5 impulsów ku dołowi i można założyć, moim zdaniem, że dno jest już tutaj, tak? Oczywiście my nie wiemy, jakie mogą nadejść tutaj jakieś niedźwiedzie newsy, tak? Wydaje mi się, że rynek już obecnie wkalkulował w tym zjeździe tutaj z 48 tysięcy do 39 tysięcy fakt, że CPI raport wrócił większy niż większość ludzi się spodziewała. Spodziewano się, że inflacja w US nie przekroczy 8%, a wyszło na 8,5% z tego co pamiętam. Także wydaje mi się, że papierowe ręce już wypadły tutaj. I wydaje mi się, że rynek wkalkulował już fakt, iż interest rate w US pójdą do góry. Prawdopodobnie już niedługo, bądź też w połowie roku o 50 basis points, tak? Czyli dojdzie do podobnej sytuacji, jaka jest w Polsce, że co Fed meeting będziemy podnosić o 0,5%. Także wydaje mi się, że to już jest wkalkulowane w rynek. Okay? No i teraz z punktu struktury tego, co widzimy, my spodziewaliśmy się retestu i utrzymania tej linii trendu wzrostowego. Na dobrą sprawę utraciliśmy
Traciliśmy tą linię trendu wzrostowego na jeden dzień, jednak to nie jest ważne, gdyż strukturalnie my wciąż robimy coraz to wyższe dołki, tak? Mamy też coraz to wyższe górki, co zwiastuje nam trend wzrostowy. Ok? I teraz usuniemy sobie to Fibo, gdyż my wiemy już, no już cofnęliśmy się do tego poziomu Golden Ratio. I spójrzmy tutaj na potencjalne impulsy, tak? Tak jak byliśmy tutaj, mówiłem Wam o potencjalnym powrocie do góry, do tej linii trendu 44600, z którą walczyliśmy. Wróciliśmy, doszło do kolejnego odrzucenia, doszło do akumulacji. I rozmawialiśmy o tym, że spodziewamy się kolejnego pchnięcia ku górze, by w końcu przebić ten poziom, tak? Z racji tego, że zobaczyliśmy tutaj płaską akumulację w takim, można to nazwać akumulację w takim boksie, nie była to wznosząca akumulacja, nie była to opadająca, tak jak to jest na przykład wznosząca akumulacja, widzicie? Macie cały czas wzrost. Tutaj też macie wznoszącą akumulację. Tutaj była płaska akumulacja. Mówiłem Wam o tym, że spodziewam się powrotu do tego poziomu 44600, by w końcu go przebić. Tak też się stało. Niestety z racji odrzucenia na tym poziomie 48200 wpadliśmy z powrotem do tej naszej formacji, co jest dość negatywne, gdyż nazywacie to throwbackiem i zwiększa to potencjał, że Wy wypadniecie w dół z tej formacji. Tak? Niejako to też pokłosie, można powiedzieć delikatnie, tutaj się wydarzyło. Jednak obecnie jesteśmy z powrotem w tej byczej formacji zwanej Ascending Triangle, z której jeżeli się wybijemy i będziemy w stanie przerzucić tą linię oporu na poziomie 44600 jako wsparcie, czego nie udało nam się zrobić tutaj, gdyż wpadliśmy z powrotem, to Bitcoin z punktu analizy technicznej i z punktu analizy tej tutaj formacji będzie w drodze do tego tutaj poziomu 53300, tak? My wiemy, że bazując na tym lokalnym dołku i na tym lokalnym szczycie, w momencie kiedy przebijemy 48200, a co ważniejsze, uporamy się z tą dzienną dwusetką, my jesteśmy w drodze do naszego 1618 54800, tak? Także jeżeli tutaj chodzi o kolejne jakby cele, ja bym upatrywał kolejne cele tutaj na tych poziomach 50 do 55 tysięcy, tak? Dlaczego tak? Tak jak rozmawialiśmy, poziom 50 tysięcy będzie to psychological level, poziom 52 tysiące ma duży opór, z którym walczyliśmy wcześniej, będzie to bardziej institutional level. Zaś poziom 55 tysięcy jest to nasz cel techniczny, bazując na tym dołku, na tej górce, w momencie kiedy uda nam się tą górkę przebić, przerzucić ją jako wsparcie i kontynuować impuls ku górze. Warto też podkreślić, że przy teorii, którą tutaj Wam przedstawiam, niekoniecznie musimy zobaczyć taki V-shape recovery, taką V-kę. Jest to możliwe i pokazałoby to siłę Bitcoina w danej chwili. Jednak nie jest to coś, na co konkretnie ja liczę, że tak powiem. Myślę, że będzie to bardziej takie choppy, czyli ten powrót będzie taki bardziej, wiecie, wejście po schodach, niż taka linia prosta. Choć byłoby miło, tak, gdybyśmy zobaczyli taki V-shape recovery. Warto podkreślić też, że nasz poziom Golden Ratio jest tutaj na tym poziomie, gdzie ta linia wcześniejszego oporu, z którą walczyliśmy 10 razy na dziennym time frame'ie i dopiero za 11 razem udało nam się ją przebić, tak? To są wszystkie te pomarańczowe kółka, które widzicie tutaj pozaznaczane. Więc na pewno zobaczymy jeszcze, czy będzie to ABC do góry, czy będzie to 5 fali do góry. Potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby to zweryfikować, jednak na pewno zanim w ogóle pomyślimy o tym, żeby dojść do tych poziomów 48 tysięcy, my musimy krótkoterminowo uporać się
z poziomem 0382 42400, co jest też niedaleko naszej tutaj linii wcześniejszego wsparcia i oporu na poziomie 42200, więc to są cele krótkoterminowe, zaś potem macie ten poziom 44600, ok? No i tutaj spodziewałbym się jakiegoś większego oporu. W obecnej chwili Bitcoin otworzył dzienną świecę powyżej poziomu 236 41160 i w obecnej chwili trzymamy ten poziom jako tutaj wsparcie. Jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, to na pewno strukturalnie my tu wyglądamy dobrze, tak? Tak jak Wam mówiłem, robimy coraz to wyższe dołki. Jeżeli chodzi o naszych wielorybów, oni wciąż tutaj mocno grają na wzrosty, tak? Na tym Whale and Institutional Smart Money. Warto też podkreślić, co tak zobaczyłem sobie wczoraj, Emotional Index. Teraz jesteśmy anxious, tak? Czyli tutaj, jak widzicie, bazując na tym, na dobrą sprawę, kiedy jest excited i greedy, no to trzeba sprzedawać, a kiedy jest anxious i fearful, trzeba sprzedawać, tak? Także teoretycznie tutaj, jeżeli ktoś lubi takie właśnie emocjonalne indeksy, znam ludzi, którzy bardzo mocno bazują na tym i czasami się to sprawdza, czasami nie. Przypuszczam, że jest to może 50-50, choć no ciężko mi powiedzieć, gdyż nie śledzę tego tak cały czas. Jednak no ewidentnie tutaj jesteśmy na tych levelach, kiedy robimy zakupy, że tak powiem, tak? Jeżeli chodzi o naszych wielorybów, no to nasz wieloryb tutaj ruszył ostro z kopyta. Po tej sprzedaży 3000 bitcoinów i momentalnym odkupieniu tych 3000 bitcoinów na poziomach 46,5, mówiłem Wam, że tutaj była próba jakiejś kombinacji. Zresztą wiele rzeczy wskazywało na to, nie tylko ten jeden portfel. No ale od tego momentu, widzicie, on sobie tutaj dokupuje i dokupił 59 bitcoinów po 43, 110 bitcoinów po 43, 75 bitcoinów po 42, 400, 17 bitcoinów po 42, 2200. No i tutaj zaczął już kupować grubo. Kolejny powód, dla którego myślę, że 39 do 40 tysięcy może być naszym takim lokalnym dołkiem obecnie w tym trendzie wzrostowym, jest to, że było bardzo dużo buy orders, tak? Było bardzo dużo buy orders i jak widzicie, no niejako te zakupy tutaj tego wieloryba potwierdzają to, gdyż moment, kiedy spadliśmy poniżej 40 tysięcy po raz pierwszy, od razu wjechał mu tutaj buy order na 143 bitcoiny, po 40 100 dokupił 138 bitcoinów, potem 417 bitcoinów i w dniu dzisiejszym po północy postanowił sobie dokupić 124 bitcoiny. Nie, to ma być czas. 124 bitcoiny po cenie 41,167, co by oznaczało oczywiście, że bitcoin jest teraz w ich mniemaniu tani. Tak, ja raczej nie akumuluję bitcoina powyżej 40 tysięcy. Jednak no, nie uważam, żeby był tani, ale też mając długoterminową wizję, nie uważam, że jest on drogi, tak? Jeżeli chodzi o Luna Foundation, no to tutaj oni również wykorzystali sytuację i poniżej 40 tysięcy kupili kolejne 2,5 tysiąca bitcoinów. Przypominam, że oni mają tutaj zamiar zbudować taki treasury bitcoina bazujące na bitcoinie i chcą przeznaczyć 10 bilionów dolarów na ten event, że tak powiem. Na razie mają 1,7 biliona dolarów, także oni chcą tu kupić jeszcze kolejne 5 razy tyle bitcoina niż posiadają obecnie. Jeżeli przejdziemy sobie do tego tweeta od Plan C, jak widzicie, sam ten wykres pochodzi z Glassnode. On tutaj zauważył, że po raz czwarty w historii Bitcoina wkroczyliśmy do zielonej strefy. Ok, widzicie, pierwszy raz miało to miejsce w połowie 2012 roku, w 2015 roku, w 2019 roku i teraz obecnie. Jego zdaniem wcześniejsze trzy razy, kiedy Bitcoin tego dokonał, dno
Bottom was already in and a massive bullish uptrend followed. Czyli jego zdaniem i bazując tutaj oczywiście na tym wykresie, który widzicie, to sygnalizuje, że dno jest już. Jakby bottom is in, tak? Czyli po polsku dno już jest. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jak gdyż nawet ciężko jest to przetłumaczyć. No i teraz kwestia tego, jak to zrozumiemy, tak? Co tutaj ma to na myśli bottom is in? Czy chodzi o... Nie chodzi tutaj moim zdaniem o dno tej korekty, na pewno, w której byliśmy obecnie, tylko chodzi jakby... Chodzi o sam dołek, tak? Jak wam mówiłem wcześniej, moim zdaniem tutaj jest szczyt fali trzeciej i całe to, to jest korektywna fala czwarta, ok? Oczywiście rozpatrujemy to tutaj z perspektywy fali Eliota, czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć, tak? Łączmy może linię, żeby każdy wiedział, o co chodzi. I teraz bazując na tym, co Plan C tam napisał i co pokazują w Glassnode, ja miałem i takie trzymam się tego, że to wszystko, co się dzieje od tutaj tego szczytu fali trzeciej w maju zeszłego roku, to jest czwarta korektywna fala Hossy. Okay? I teraz to, co on tutaj pokazał, niejako uświadcza mnie w przekonaniu, że to jest nasze dno. Ok? Czy chodzi tutaj o ten poziom 29 tysięcy z lata? Czy chodzi o ten poziom 33 tysiące tutaj z tej korekty, którą mieliśmy na początku w połowie stycznia? Ciężko to powiedzieć, tak? Chodzi o to, że to jest nasze dno. Całe to wydarzenie, co tu się działo, ta konsolidacja, akumulacja, jest to korektywna fala czwarta. Przed waszym impulsem fali piątej, tak? Gdyż w tej hoście brakuje nam tej fali piątej, brakuje nam tego blow off top, tak? Brakuje nam tego old season, który znamy z wcześniejszych cykli, tak? No i jak on tutaj napisał, no po każdym dnie osiągniętym tutaj w tej zielonej strefie zobaczyliśmy masywny bullish uptrend, tak? Czyli ten duży trend wzrostowy. Ja tylko chciałem przypomnieć, że tutaj stawiając sobie FIBO z tej perspektywy makro, te cele techniczne są na poziomach 84, 93 i 109 tysięcy bodajże. W sumie to możemy sobie tutaj zobaczyć. Chciałem wam tylko zobrazować, o co tutaj moim zdaniem chodzi. Także, dobrze zrobiliśmy. Także z perspektywy makro, w momencie, kiedy uda się nam nałożyć retracement do tego szczytu, tutaj bym strzelił gafę, gdyż mam za mocno na bas grane, gdyż ten nasz szczyt jest tutaj, tak, na poziomie 60. Dobra, to był błąd. Także na dobrą sprawę można to zrobić w taki sposób. Można to zrobić w sposób taki, jak zrobiłem przed chwilą. I wtedy bazujecie na dołkach, na tym dnie, które macie, na tej bazie, którą macie wyrobione latem zeszłego roku i na tym szczycie z maja. I wtedy wasze cele techniczne są tutaj 81, 91 i 107. Ok? Albo możecie to zrobić też z perspektywy tego dołka tutaj i tego szczytu. To jest to, co miałem w głowie, żeby wam pokazać. Ok? Tutaj jest ten szczyt. Dobra, i wtedy widzicie, że po pełnym retracement do naszego ATH na poziomie 69 tysięcy, to są wasze cele. 84,7, 94,200 i 109 tysięcy.
Ok? Oczywiście patrzenie na ten dołek i na ten szczyt, który jest waszym ATH, wedle książki, tak, analizy technicznej, będzie miało większy sens niż patrzenie na ten dołek i ten szczyt. Powód, dla którego ja bym preferował, żeby patrzeć na ten dołek i na ten szczyt, po pierwsze dlatego, że to był nasz pierwszy impulsywny szczyt, fala trzecia, top fali trzeciej, a po drugie ten dołek jest niższym dołkiem, więc potencjalnie to jest dno fali czwartej, tak? Gdyż to całe jest falą czwartą korektywną, ale tu jest nasz niższy dołek, więc to jest dno fali czwartej, a nie to. Gdyż no nie jest rocket science, że 29 900 ma mniejszą wartość niż 32 700, tak? Także tutaj niejako tym tweetem on trochę wrzucił tak zwane hopium w serca ludzi, w serca inwestorów, tak? Czy to się sprawdzi, to zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno patrząc na datę, na te wszystkie tutaj, na historię, tak, co się działo tutaj z tym Bitcoinem, na pewno trzeba wziąć to pod uwagę, no i nie można zignorować tego, tak, tego faktu, no, że po raz czwarty w historii wróciliśmy tutaj do tego zielonego boksa, po którym to zawsze mieliśmy mega uptrend, tak. Jednak, no wiecie, no on też nie ma kryształowej kuli. Glassnode, który przygotuje te wykresy, też nie ma kryształowej kuli, więc tutaj domu nie ma co tutaj stawiać na to i nikt tutaj nie daje nikomu żadnej, wiecie, porady inwestycyjnej. Są to tylko spekulacje na podstawie tego, co się wydarzyło wcześniej, tak? Gdyż jak przejdziemy do tego, dajcie mi zobaczyć tutaj, czy to jest ten, który chciałem wam pokazać? Tak, to jest dokładnie ten. Przygotowałem nowy wykres i teraz pokazałem wam ten byczy scenariusz, tak? Ten scenariusz, który daje nam szansę pójść do 50, 55, bądź też i nawet 70 czy 100 tysięcy, tak? Myślę, że 100 tysięcy w tym roku jest mało prawdopodobne, choćby z tego, że z tego co się orientuje, Bitcoin musiałby złapać prawie 60% market capu złota, tak? Co wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, jeżeli chodzi o obecny cykl. No jednak pokazałem wam tą byczą stronę, więc teraz pokażę wam tą niedźwiedzią stronę. Ok? Jak rozmawialiśmy wcześniej, póki nie przebijecie tej linii, tej tutaj linii, ok, nie wzniesiecie się powyżej tej linii, która jest równoznaczna z naszą dzienną dwusetką, wy wciąż z punktu analizy technicznej jesteście w drodze do 26 600 i to wynika z tego wielkiej, z tej wielkiej formacji head and shoulders, tak? To może się okazać zwykłym fakeoutem i wpadniecie w dół, żeby dokończyć tutaj drogę do tego celu. Jeżeli utracicie ten dołek, który moim zdaniem jest ważniejszy niż ten dołek, 34 300, jesteście w drodze do poziomu 27 600. Ok? Co niejako dałoby tutaj, no, byłoby równoznaczne z tym, że ten cel techniczny niejako tutaj z tej formacji head and shoulders został osiągnięty. W momencie, kiedy zrobimy niższy dołek, przykładowo jeżeli w przypadku dalszej korekty, jeżeli nie zakończyliśmy tej korekty, albo z jakiegoś powodu dojdzie do meltdownu na rynku, utracicie poziom 786 na poziomie 36 900, wy zrobicie niższy dołek, wypadniecie z tego kanału wzrostowego, gdyż jak widzicie, to już nie jest nasza formacja Ascending Triangle, którą wcześniej omawialiśmy. To jest kanał wzrostowy, w którym jesteśmy na dobrą sprawę od znalezienia tych dołków pod koniec stycznia. Wy zwiększycie prawdopodobieństwo spadku do retestu 34 tysięcy, a w przypadku nieutrzymania tego do 27 tysięcy. I teraz tak. Wielu analityków bazuje na trzydniowym tutaj interwale i jak zobaczycie sobie trzydniowy interwał, to pojawia wam się coś bardzo ciekawego.
Zobaczcie, co wspiera nas w tym trendzie wzrostowym od początku stycznia. Nasza trzydniowa dwusetka. Przypominam, że na dziennym interwale my mamy problem z pokonaniem dziennej dwusetki. Tak? Ta dwusetka, o której mówiłem, która dla wielu ludzi jakby wskazuje, czy będzie trend spadkowy, czy też trend wzrostowy. I wy widzicie, że na tym trzydniowym interwale ta trzydniowa dwusetka jest naszą linią życia na dobrą sprawę, tak? Śmiem twierdzić, że w momencie, kiedy utracimy wsparcie tej trzydniowej dwusetki, utracimy w tym samym też poziom golden ratio i w bardzo szybkim czasie zrobimy sobie retest poziomu 34 300. Jeżeli nie będzie wystarczająco pary, by utrzymać ten poziom, myślę, że 27 tysięcy jest jak najbardziej na kartach. Ok? Jak przejdziemy sobie na 5-dniowy interwał, rozmawialiśmy już jakiś czas temu o czymś, co nazywa się Gaussian Channel. Mówiłem Wam wtedy, że ja osobiście używam Gaussian Channel na 5-dniowym interwale, jak większość moich kolegów. Różni ludzie używają ten Gaussian Channel na różnych tutaj time frame'ach. Wydaje mi się, że z punktu takich statystyk, tego jakie on ma naprawdę odzwierciedlenie tutaj w takim życiu codziennym, nazwijmy to, jeżeli patrzycie, rozpatrujecie ten indykator jakby z perspektywy skuteczności, wydaje mi się, że na 5-dniowym tutaj interwale wygląda on bardzo dobrze, tak? I jak zobaczycie, mówiłem Wam kiedyś, kiedy patrzyliśmy na ten Gaussian Channel, że on jest tutaj opisywany jako takie ruchome piaski, tak? W momencie, kiedy wpadacie w niego, ta linia środkowa Was przyciąga. W momencie, kiedy utracicie linię środkową, nakładacie potencjalny retest tej dolnej strefy, tak? I jak widzicie, na dobrą sprawę, my od końca stycznia trzymamy się tej dolnej strefy, tak? I teraz dwie rzeczy. Utrata tej dolnej strefy spowoduje zjazd w dół, co potwierdza historia. Można się cofnąć, tutaj chyba będzie za mało daty, żeby to zobaczyć. Chociaż nie, no widzicie, że w momencie, kiedy, no tutaj prawdzie był tutaj uderzenie świrusa było, także nie jest to może aż tak relevant. Ale no w momencie, kiedy tracicie dolną strefę, wy zjeżdżacie dużo w dół, tak? Bardzo dobrze widać to będzie prawdopodobnie na tym. No widzicie? Tutaj jest 2017-2018 rok. Zjeżdżacie w dół, odbijacie się od linii środkowej, wracacie po retest górnej strefy, odbijacie się, tracicie środkową strefę i jedziecie po dolnej linii. W momencie, kiedy ją tracicie, macie zjazd do boksu. Ok? I tutaj z niedźwiedziego punktu widzenia to jest na pewno coś, na co warto patrzeć, gdyż w momencie utracenia tej dolnej strefy spodziewamy się zjazdu, tak? Tak by wskazywała historia, tak by wskazywało też to, jaki jest opis tego indykatora, co on nam pokazuje. To, że tutaj ten kolor zmienia się na czerwony, to o niczym nie świadczy, więc nie sugerujcie się tym, że tutaj kolor się zmienił z zielonego na czerwony, to coś złego się dzieje, gdyż na dobrą sprawę tak nie jest. Chodzi o to, żeby utrzymać tą dolną strefę. Tak jak zobaczymy sobie, ta dolna strefa jest niejako na poziomie 38 700, więc jak przywrócimy sobie to FIBO, na dobrą sprawę zlewa się to z tym naszym poziomem golden ratio, tak? Więc tak jak powiedziałem, dla mnie utracenie tego poziomu golden ratio jest równoznaczne z retestem 34 tysięcy. Ok, w przypadku utracenia tego poziomu 34 tysięcy nasz cel jest 27 tysięcy. Co ciekawe, jak zobaczycie sobie na ten 5-dniowy Gaussian Channel, wy zobaczycie, że linia środkowa naszego kanału jest na poziomie 47 600. Okay?
Jak wrócimy sobie szybciutko na dzienny, to zobaczycie. To mnie po prostu denerwuje, że to mi nie przeskakuje. To zobaczycie, że my na tym poziomie 48-100 mamy naszą dzienną dwusetkę, tak? Także przebicie się przez tą środkową linię tego kanału Gaussian Channel da nam po pierwsze taki byczy sentyment, gdyż przebijemy się powyżej dziennej dwusetki, tak, co będzie świadczyło i zwiastowało potencjalny impuls i wzrost. I uciekniemy też z tej dolnej strefy Gaussian Channel. I patrząc na z perspektywy historii, i tutaj możecie nawet spojrzeć na to, co się wydarzyło tutaj latem zeszłego roku, kiedy mieliśmy ten, nazwijmy to, mini bear market, tą naszą korektywną falę tutaj drugą. Widzicie, że w momencie, kiedy udało nam się wrócić powyżej tej środkowej strefy, byliśmy w stanie nałożyć kolejny impuls, tak? Także tutaj po zamknięciu się powyżej tej linii na poziomie 47400 zakładamy minimum impuls do poziomu 56500. Co wracając znowuż tutaj na ten wykres, wyłączmy sobie ten Gaussian Channel. Dzisiaj trochę skaczemy, ale żeby Wam zobrazować wszystko, jak to działa, trzeba troszkę tutaj pokazać więcej. Tutaj ta górna strefa naszego Gaussian Channel niejako zlewa się z naszym kolejnym celem impulsywnym na podstawie tego lokalnego dołka i tego lokalnego szczytu, tak? Także ja osobiście nie byłbym jakoś, jak zawsze, nastawiony byczo czy też niedźwiedzio. Przedstawiłem Wam po raz kolejny w tym odcinku, tak jak i w ostatnim, te dwie opcje, które ja bym brał pod uwagę, okay? Gdyż dobrze być przygotowanym i na wzrosty, i na spadki. Nie jest sztuką wrzucić całą kasę teraz w rynek i wszystko stracić. Nie jest też sztuką... nic nie zainwestować, tak, i się przyglądać, co robi rynek, chociaż to może być czasami bezpieczniejsza opcja. Także dla mnie obecnie najważniejszym poziomem do utrzymania w tej całej układance jest poziom 39 tysięcy, tak, z punktu widzenia struktury, z punktu widzenia tego, że jesteśmy w kanale wzrostowym, z punktu widzenia takiego, że utrata poziomu 39 tysięcy daje nam bardzo duże prawdopodobieństwo przebadania poziomu 34 tysiące. I oczywiście utrata poziomu 34 tysiące dopełni tutaj pchnięcia do 27 tysięcy. Ja osobiście spodziewam się wzrostów. Tak, i tak jak powiedziałem Wam wcześniej, ja spodziewam się wzrostów i moim zdaniem nałożymy sobie kolejny impuls. Tak jak Wam mówiłem tutaj w tych strefach, że spodziewam się kolejnego impulsu powrotu do tych poziomów, tak tutaj spodziewam się kolejnego impulsu, który docelowo zaniesie nas do poziomu 48 tysięcy. Tak? Jeżeli chodzi o longi i shorty, bardzo dużo longów z racji tego spadku tutaj było liquidated. Z tego co pamiętam było to 800 milionów dolarów. Ktoś mi wczoraj mówił, że 1,2 biliona, ale nie wiem, czy to jest prawda. Obecnie mamy bardzo dużą liczbę shortów. Także jest szansa również i w tym, że zobaczymy jakiś short squeeze i cena poszybuje ku górze, tak? Oczywiście my chcemy zobaczyć tutaj taki stabilny wzrost. Nie chcielibyśmy zobaczyć strzału do góry i zaraz kolejnego spadku, ale na pewno taki short squeeze byłby tutaj jednym z powodów również, dla którego upatrujemy wzrostów. Dobra, mam nadzieję, że wszystko co powiedziałem jest zrozumiałe. Staram się mówić dość wolno i mam nadzieję, że no, jestem w stanie tutaj przekazać Wam to, co leży mi na myśli i to, co ja tutaj, że tak powiem, rozpatruję w kategoriach wzrostów i spadków. Dwie opcje, które mamy.
Mam nadzieję, że filmik miał wartość dodatnią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!